Siemanko, jest środek nocy, ledwo widzę na oczy, ale mam wyniki przełomowego sondażu i jedynego sondażu tego typu, co też jest w zasadzie dziwne, że nikt dotychczas tego nie przeprowadził, a jeśli przeprowadzał, to nie publikował wyników takich badań. Zapewne większość z Was pamięta, jak kilka miesięcy temu zbieraliśmy pieniądze na zrzutce, właśnie w celu zbadania opinii Polaków na temat dekryminalizacji, legalizacji posiadania marihuany. No i właśnie kilka godzin temu przyszły do nas te wyniki. Prosiliśmy Kantar, żeby udało się jeszcze to zrealizować, w sensie opracować wyniki przed drugą turą wyborów. No oczywiście, wiecie, gra toczy się o ostatnie jakieś tam drobne procenty, o ostatnie gdzieś tam jakieś wąskie elektoraty. I będąc na miejscu Dudy, jak i Trzaskowskiego, grubo bym się zastanawiał, czy nie ukłonić się, no, czy właśnie nie zrobić ukłonów w kierunku ludzi, którzy czują się w tym kraju szykanowani tylko dlatego, że od czasu do czasu lubią sobie zapalić jointika. Traktowani są w tej chwili w tym państwie tak jak gwałciciele. No i teraz przechodząc do sedna. Kantar, no bo właśnie wyniki z Kantaru mamy. CBOS niestety jeszcze nie uruchomił badań tą metodą, bo tu też warto podkreślić, że bardzo chcieliśmy, żeby te badania były przeprowadzone metodą bezpośredniego wywiadu. No jest to po prostu, wiecie, najbardziej wiarygodna metoda, gdzie ankieterzy spotykają się face to face z respondentami i dzięki temu no, nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tam, wiecie, ktoś sobie wstukał coś online czy tam przez telefon. Wiadomo, że jest to fizyczna, istniejąca osoba. Badanie było przeprowadzone między 3 a 8 lipca, więc jest mega świeżutkie. Co też warto podkreślić, jest to badanie przeprowadzone tylko i wyłącznie na pełnoletnich obywatelach. Wiele badań gdzieś tam zahacza o 15-latków wzwyż. Myślę, że wtedy wyniki byłyby też jeszcze bardziej pozytywne, znaczy pozytywne, po prostu wyższe. Wyższe poparcie by było, bo zdecydowanie im starsza grupa społeczna, tym jakby no, mniejsza świadomość w tym temacie i równocześnie niższe poparcie dla liberalizacji obecnych przepisów. Także tak, no mamy tutaj świeże badanie. I tak. Jest to badanie na temat stosunku Polaków do posiadania i legalizacji marihuany. Najważniejsze, bo tutaj też nie będę się skupiał na kwestii legalizacji. Chciałbym tutaj skupić się na dekryminalizacji, z tego względu, że jest to temat, który tu i teraz powinien być załatwiony. Po prostu. To się dzieje na całym świecie, wszędzie w zasadzie, gdzie byśmy nie pojechali na zachód, prawo jest bardziej liberalne niż u nas i no, naprawdę mało jest miejsc, gdzie gania się, mało miejsc w ogóle na świecie, gdzie gania się jeszcze ludzi za posiadanie jakichś drobnych ilości. U nas też stopniowo się to zmienia. Znaczy nie prawo, tylko praktyka stosowania tego prawa. Po prostu coraz częściej policjanci i prokuratorzy widzą, że jest to głupota. No, ale wiecie, trzeba postawić kropkę na D i ktoś musi w końcu po prostu oficjalnie zmienić te przepisy i sprawić, że osoba, która posiada jakieś drobne ilości na własny użytek, przestała być traktowana jak przestępca. Szczególnie, że Polacy są pozytywnie nastawieni do takich zmian. Na pytanie,
Czy uważa pan, pani, że posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek powinno być karane więzieniem? Zdecydowanie tak, odpowiedziało jedynie 11%. Raczej tak, 19%. Raczej nie, 28%. Zdecydowanie nie, 27%. I nie wiem, trudno powiedzieć, odpowiedziało 15% badanych. A więc 30% Polaków uważa w tej chwili, że posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek powinno być karane, a 55% uważa, że nie powinno być karane. No i 15% nie ma zdania, więc gdyby w ogóle wyłączyć tych, którzy nie mają zdania, aż 65% Polaków uważa, że nie powinno się karać ludzi za posiadanie niewielkich ilości marihuany. Tak więc to jest naprawdę bardzo dużo i uważam, że nawet partia centrowa, jakakolwiek w tej chwili, nie powinna mieć jakichś dużych przeszkód w tym, żeby to zmienić. Żeby posiadanie niewielkich ilości marihuany stało się albo wykroczeniem, albo żeby nie było w ogóle ścigane. Bo to też nie widzę tutaj sensu, żeby karać mandatami ludzi, którzy wybrali taką, a nie inną używkę, szczególnie, że ta używka, jak w zasadzie dowodzą wszystkie badania, jest mniej szkodliwa od papierosów i alkoholu. Tak więc kolejną ciekawą jeszcze tutaj rzeczą jest to, że bez względu na cechy społeczno-demograficzne, czyli bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejsca zamieszkania czy poglądy polityczne, wyniki są bardzo, ale to naprawdę bardzo zbliżone. W zasadzie nie ma różnic. Tak naprawdę można powiedzieć, że bez względu na to, w jakiej grupie zapytamy ludzi o to, jakie mają zdanie na ten temat, taki sam odsetek jest za zmianą prawa na bardziej liberalne. No, różnica delikatna tutaj najbardziej widoczna jest w przypadku podziału na wyborców Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, bo przy Rafale Trzaskowskim rzeczywiście jest to aż 61% i 14 niezdecydowanych. U Andrzeja Dudy jest to bardziej pół na pół. Tak, w zasadzie dokładnie pół na pół prawie. No, jest za i przeciw, więc to też jest bardzo dobry wynik. Nawet w grupie, gdzie po prostu jest dużo odsetek osób starszych, osób o poglądach konserwatywnych, poparcie jest wysokie. Tutaj przy poglądach politycznych, kiedy podzielimy je na lewicowe, centrolewicowe, centroprawicowe i prawicowe, wyniki badań są w zasadzie niemalże takie same. Naprawdę wszędzie praktycznie, no wszędzie, wszędzie więcej Polaków jest za niekaraniem niż za karaniem. Także jestem naprawdę, może nie to, że zaskoczony, ale spodziewałem się wyniku na poziomie właśnie 60%. Więc raczej cieszę się, że po prostu potwierdziło się to i Polacy, rzeczywiście ta świadomość wśród Polaków jest coraz większa i myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku. Każdy, myślę, że kolejny rok będzie lepszy. My czekamy też jeszcze na to, żeby zrealizować te badania w CBOS-ie. Chcieliśmy je zrobić równolegle tutaj i tutaj, ale może i nawet najlepiej to wyjdzie, bo będziemy mieli za jakiś czas kolejny punkt odniesienia. No i chcemy te badania regularnie powtarzać, żeby po prostu monitorować sytuację, a nie gdybać sobie, co myślą Polacy na ten temat. Chciałbym wam wszystkim podziękować, wszystkim, którzy pomogli w tej zrzutce, którzy dorzucili parę złotych. Byłoby na pewno dużo, dużo ciężej, gdyby nie włączył się w to Mestosław, gdyby nie włączył się w to Piotrek z Poznań Psychodeliki i oczywiście Wolne Konopie, które też dorzuciły trochę kasy i wsparły ten projekt. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że wspólnie i wspólnymi siłami będziemy mogli działać na rzecz zmiany tego chorego prawa. Siemka.